jeżeli mamy pacjenta, który ma, załóżmy, 80 lat i jego standardowy styl życia polega na tym, że on wychodzi do parku z pieskiem i robi tam kilometr dziennie, prawda? Z drugiej strony mamy, nie wiem, 28-30-letniego prawie zawodowego sportowca, który biega maratony, prawda? To oczekiwania ich od efektu są absolutnie różne. I tu ma też znaczenie to, czy my tego pacjenta zakwalifikujemy do operacji, czy do rehabilitacji. Bo jeżeli ten starszy człowiek będzie mógł dzięki rehabilitacji chodzić z tym pieskiem ten kilometr, to nie ma sensu proponować mu leczenia operacyjnego, prawda? I tutaj też ta weryfikacja jest bardzo ważna, prawda? Żebyśmy brali pod uwagę tak naprawdę dobrostan pacjenta, tak? Czyli efekt ostateczny. Nie tylko to, co my jesteśmy w stanie zrobić, ale też to, co nasz personel jest w stanie zrobić z tym pacjentem. I dlatego ta komunikacja między nami jest naprawdę bardzo taka, powiedziałbym, ścisła.